Cześć. Witam wszystkich serdecznie. Na dzisiejszym spotkaniu będziemy mówili praktyczne zastosowanie pokrzywy. Ja to troszeczkę ogólnie powiem na temat pokrzywy, a Regina powie Wam dużo o tym praktycznym zastosowaniu, bo ona robi różnego nalewki, herbatki i inne takie rzeczy. To na pewno chętnie posłuchacie. Ja nazywam się Ela Kaflik, jestem z Optimal Living Center. I my w Optimal Center praktycznie koncentrujemy się na usuwaniu toksynów, ciężkich metali i wszelkiego rodzaju wirusy, bakterie, robaki, czy dużo innych rzeczy, które nasz organizm niszczą i są niepotrzebne. I jeszcze mamy equipment, nazywa się MagnaSphere, który produkuje taki mały poziom pola magnetycznego, który penetruje przez skórę i reperuje komórki. To tyle, jest dużo, dużo więcej rzeczy mówimy, ale nie chcę dzisiaj za dużo mówić, bo mamy dużo do powiedzenia na temat pokrzywy. I dużo rzeczami my się zajmujemy, tylko po prostu krótki czas, żeby to omówić. Tak, tak. I ty, gościa mamy Regina. Regina, powiedz coś szybciutko o sobie. A ja się również interesuję wszystko, co należy do naturalnej medycyny, energioterapii. A założyłam właśnie firmę w związku z tym, żeby mieć również produkty dla skóry, skóry i dla włosów. Produkty, które są bez chemii, korzystne bardzo, z benefitami dla nas. I właśnie wykorzystuję zioła, olejki. Dlatego też i tematyka ziół też mnie bardzo interesuje i teraz się skupiamy właśnie na filmikach na tematyce ziół, bo zioła mają ogromne zastosowanie, nie tylko żeby pić, ale właśnie żeby na skórę topically, czyli na skórę po prostu można używać jej. Będziemy omawiać o tym. I moja firma jest właśnie Regina Naturals LLC, można powiedzieć na moją stronę reginanaturals.com i wszystkie informacje będą pod filmikiem do naszych stron, więc i tak samo jak będziemy podawać przepisy, wszystko będzie też w opisie jeszcze drugi raz podane, żebyście mogli szybko odnaleźć to. No fajnie. A ja szybciutko powiem, pokrzywa, właściwości lecznicze i zastosowanie, dlatego że na temat pokrzywy jest bardzo dużo materiału na internecie, a jak będę wyliczała, jakie ma witaminy, jakie minerały, jakie inne, to i tak wszyscy nie zapamiętamy. Także tylko pokrótko powiem Wam, na co pokrzywa jest, a jest na bardzo dużo. Praktycznie jak tak człowiek się zastanowi, to jest na wszystko. Zmniejsza alergię, co jest takie ważne, bo teraz niedługo będziemy mieli alergię, więc dobrze by było zacząć już pić herbatki z pokrzywy. Obniża poziom cholesterolu, obniża poziom mocznika, obniża poziom chlorku sodu. Redukuje stany zapalne, łagodzi ból, jest bardzo dobra na wypadanie włosów, potem rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi, poza tym pozytywnie wpływa na proces leczenia ran, to też będziemy potem mówili, Regina Wam powie, jak robić, co robić z pokrzywy, okłady można robić. I ta niepozorna roślina ma właściwości moczopędne, niezastąpione w leczeniu kamicy nerkowej i innych schorzeń układu moczowego. No, nerki jest wspaniała. W medycynie naturalnej wyciąg z liści pokrzywy stosuje się w łagodnych stanach zapalnych dróg moczowych, zbyt skąpym wydalaniem moczu, a pomocniczo w leczeniu kamicy moczowej, dny moczowej, to jest artretyzm, chorobach reumatycznych, niektórych chorobach skóry, a zwłaszcza w wieku młodzieńczym. I pokrzywa jest bardzo dobra na prostatę, na przerost prostaty. Warto wiedzieć, że Komisja Europejska zaleca stosowanie pokrzywy w leczeniu pierwszego i drugiego stadium przerostu gruczołu krokowego. Podobnie zaleca się używanie pokrzywy w leczeniu zaburzeń oddawania moczu towarzyszącym z przerostem prostaty.
Po krzywa jest bardzo dobra na dolegliwości trawienne. Picie nawarów lub dodawanie świeżych listków młodej pokrzywy do sałatek ułatwia przemianę materii i wzmaga apetyt. To dla tych niejadków. Związki z niej zawarte oczyszczają układ pokarmowy, odprowadzają złogi żółciowe, a także korzystnie wpływają na pracę trzustki, wątroby i żołądka. Pokrzywę stosuje się w chorobach wątroby i przewodu pokarmowego, nieżytach żołądka i jelit, a także przy biegunkach. W medycynie ludowej od dawna znano i stosowano liście pokrzywy w celu łagodzenia bólu. Właściwości przeciwbólowe pokrzywy zostały udowodnione naukowo. To nie są jakieś takie anegdotki, bo brytyjscy naukowcy z Uniwersytetu Plymouth przebadali grupę 18 osób, u których zdiagnozowano stany zapalne stawów i kości, a także bóle dysku oraz bóle wywołane urazami mechanicznymi, to jest naciągnięcie i zapalenie ścięgien o łokieć tenisisty. I wyniki tych badań były bardzo zadowalające i świadczące o działaniu przeciwbólowym pokrzywy. W trakcie badania nie odnotowano poważnego działania niepożądanego z wyjątkiem przemijającej wysypki. Pokrzywa zwyczajna stosowana jest w chorobach alergicznych ze względu na zawartość związków czynnych, m.in. pochodnych tyrozyny, wykazujących działanie przeciwhistaminowe. To te wszystkie pastylki, które ludzie biorą na alergię, to właśnie ten podstawowy składnik to jest ta histamina, a to jest w pokrzywie. I ja myślę, że to by było na tyle. Jeszcze może dodam, że kobiety w ciąży mogą pić pokrzywę. To jest, bo z reguły jak mamy czy jakieś pastylki, czy jakiekolwiek produkty, to zawsze pisze, o jak jesteś w ciąży, to skonsultuj się z lekarzem. A pokrzywa jest tak bezpieczna, że mogą pić kobiety w ciąży i jest w sumie zalecana, ponieważ zawiera dużo minerałów i witamin. I herbata z pokrzywy pita po urodzeniu dziecka wzmaga karmienie piersią i pomaga w usuwaniu nadmiaru wody z organizmu. To jest bardzo ważne. To może by było na tyle, tak ogólnie. Może teraz byśmy przeszli do tej drugiej części naszego filmiku i będziemy mówili o praktycznym zastosowaniu pokrzywy, bo ja myślę, że to bardziej Was zainteresuje, bo mamy przepisy i będziecie mogli sobie robić sami. Tak, czyli zaczynamy od zbierania, czyli zbieramy najlepiej na wiosnę, czyli zbieramy młode listki, chociaż można cały rok, tylko skupiać się właśnie na tych górnych, młodych listkach i najlepiej, najkorzystniejsze właściwości ma właśnie ta surowa pokrzywa. Czyli żeby zrobić ten sok, wycisnąć ze surowej. I to ma największe właściwości. Albo do sałatek na surowo. Wiadomo, wszystko co na surowo jest, ma więcej tych właściwości, nie traci tych enzymów. Bo jak już zaczynamy przetwarzać czy podgrzewać, to już traci te enzymy. Można zachować jeszcze w nalewce te enzymy, jeśli robimy nalewkę z surowej pokrzywy. I tak samo właśnie te listki, później można również kwiaty zbierać i również nalewkę zrobić z kwiatów, a wiadomo, kwiaty mają bardziej też stężone te właściwości przy każdym ziele, więc też musimy mieć to na uwadze. Można też i korzenie zbierać, ale to wtedy w jesieniu, kiedy już roślina idzie w stan uśpienia i wszystkie te składniki
idą do korzeni, to wtedy te korzenie są najbardziej wartościowe, dlatego w jesieni zbieramy je. A jak suszymy, to te, jak najbardziej te górne listki suszymy, można całą, ale przeważnie powinniśmy skupiać się na tych górnych, bo one najwięcej i najlepsze właściwości mają, górne listki, i suszyć w przewiewnym i ciemnym miejscu. Nie tak jak niektóre myślą, że wystawię na słońce i mi wysuszę szybko. Nie. Słońce jednak, te promienie UV dużo niszczą w ziołach składników, więc bardzo ważne jest, żeby to było w ciemnym miejscu. Suchym, przewiewnym, ciemnym miejscu. Wiesz co, że ja jeszcze dodam, bo powiedziałaś o sokach, bo ja mam, nie mam dużo, ale mam trochę pokrzywy w ogródku i my robimy bardzo dużo soków z innych warzyw, selery, marchewka, burak. I jak można dodać rośnie, to ja właśnie wtedy urywam kilka, wiesz, tych, całe tam razem, wiesz, z łodyżkami, bo do soku to ja wszystko mogę używać, prawda? Tak, z łodyżkami, ale tą górną część. Tak, górna część, ale wiesz, jak masz dużo, to fajno obciąć górną część. Nie, ja nie mam aż tak dużo. No to tam wszystko używam, całą pokrzywę, tak, do soku. Tak, ja też, bo tak jak w Polsce, bo my jesteśmy w Stanach, tutaj ciężko zdobyć tą pokrzywę, więc tym bardziej my cenimy tą pokrzywę. W Polsce jednak jest tego masę wszędzie, więc ludzie mogą się skupić po prostu na zbieraniu tej górnej części. Tak, wiesz, jak tak ty mówisz, te nalewki, czy tam jakieś syropy, czy coś, to ważne jest, żeby tą najlepszą część pokrzywy zużyć, prawda? Oczywiście. Jak ja na przykład robię sok z innych warzyw i trochę sobie tam dorzucę, to też mam jakieś tam korzyści. Wiadomo, że te najlepsze są te górne, młodziutkie, ale tak. Wiesz, i te inne też, tak. To zawsze jest. Tak, i właśnie ten sok surowej pokrzywy jest bardzo dobry na anemię. Czyli osoby, które mają anemię, powinny pić ten sok z pokrzywy, bo ma dużo żelaza. I ten sok z pokrzywy można zamrażać, bo czasami jak wyciskasz sok, no żeby on, jak bierzemy tą wolnoobrotową wyciskarkę, to żeby wycisnąć ten sok z pokrzywy, to trzeba dużo to wycisnąć, żeby był przynajmniej ten kieliszek, prawda, to można zrobić większą porcję i pozamrażać i później wyciągnąć i wypić. To tak samo ma te swoje właściwości jak świeży, prawda. Herbatka to już można ze suszonego ziela, tak jak pani mówiła, i to jest też forma zachowania tej pokrzywy na zimę. O zupie już mówiliśmy i do dodawania do sałatek, ale suszona jeszcze pokrzywa, możemy ją wysuszyć i ona, ja właśnie tutaj mam tą suszoną i ona powinna być tak właśnie tak wysuszona, że aż trzeszcząca i łatwo się łamie. Tą pokrzywę ja akurat nie mam w kawałkach, ale można ją wziąć i zmielić w blenderze na proszek i też dodawać do potraw. To jest też dobry pomysł. To mi się podoba, wiesz, że nie pomyślałam o tym. Jest to, wracając jeszcze do zupy, ty powiedziałaś. Ja pamiętam, jak mamusia mówiła po wojnie w Polsce, to często, wiesz, nie było wystarczająco ilości jedzenia, to kobiety chodziły i pokrzywę rwały, gotowały zupę. I wiesz, bardzo często wiedziały, że on jest bardzo ta, między innymi, bo wiele innych ziół stosowały, ale pokrzywa była ogólnie dostępna i pokrzywa miała dużo składników odżywczych, dlatego ona nie bez powodu też jedną nazywana jest nawet w tej chwili superfood, prawda? Ludzie nie wiedzieli, co to znaczy, co takie terminy oznaczają, ale wiedzieli, że jest dobra, że ma dużo odżywczych składników, prawda? I właśnie kolejną formą zachowania na zimę jest nalewka. I ja mam właśnie też, właśnie mam w formie suszonej i nalewki. I nalewkę właśnie tutaj mam, pokażę. No wychodzi dość ciemna ta nalewka. Nie wiem, czy widać. A masz przepis na tą nalewkę? Tak, mam. Jeszcze tutaj mam kiedyś. Zainteresowana, bo ja nie wiem, czy widać. Takie różnego rodzaju nalewki z ziół. Bo i tam potem taka nalewka może nawet tam stać nawet kilka lat, bo to jest w alkoholu, prawda? A więc na nalewkę zaraz już podam. Nalewkę z pokrzywy ja specjalnie nie robię z jakiegoś przepisu, po prostu wrzucam zioła, zalewam alkoholem, ale jeśli ktoś chce konkretny przepis, no to tutaj około tak 300 gramów pokrzyw
czyli to liście i łodygi na do 3-litrowego koło słoja, takiego większego, i zalać to wódką. I zostawić w ciemnym miejscu na 2 tygodnie. I później zlać to, prawda, do butelek. Ale to musi być tylko te 2 tygodnie, a nie można dłużej trzymać? Czy to jest to minimum 2 tygodnie? To jest ze surowej pokrzywy. Tak. Że 2 tygodnie, nie może dłużej, bo po prostu zacznie gnić ta pokrzywa. To nie jest zesuszone. Zesuszonej mogłoby może dłużej być, ale to już jest, nie powinno być dłużej, bo mogą się różne rzeczy dziać. 2 tygodnie wystarczy. Na pewno wyciągnie. I tak samo jak w alkoholu można i w occie zrobić, tylko ocet już jest trudniej wypić, prawda? Mhm. A alkohol to można zawsze do ciepłej czy gorącej wody wlać, rozcieńczyć, bo pokrzywa powinna się rozcieńczyć. I dodać troszkę miodu, cytryny, żeby poprawić smak i tak pić. Albo tak jak ja robię, ja parzę inne zioła i dodaję do mieszanki. I w tej mieszance po prostu sobie piję tą codziennie tą pokrzywę, prawda? Przez zimę. I dobrze jest właśnie tak jak nalewki takie lecznicze, ziołowe dać do gorącej herbaty, tak jak już wcześniej mówiłam. Wtedy alkohol wyparuje i mamy zioło, a już tego alkoholu nie ma, bo wiadomo, alkoholu no, staramy się unikać, prawda? Więc ten on w gorącej wodzie czy w gorącej herbacie, on wyparuje. Można robić syrop z pokrzywy dla dzieci, bo wiadomo, pokrzywa nie za bardzo, jak nalewka, ona nie za bardzo ma taki dobry smak. Herbatkę jeszcze można wypić, ja nawet lubię taki troszkę trawiasty, podobny do szpinakowego smaku, można nawet powiedzieć, że podobny, ale jakby nalewkę pił, no to no, czy nawet do herbatki, jak za dużo da się, no to się czuje jednak tą pokrzywa, jest to troszkę gorzka. Więc dla dzieci można zrobić w formie syropu. Jeśli chcemy, jeśli mamy na przykład dziecko anemiczne i chcemy bardzo, żeby piło pokrzywę. Herbatki za bardzo nie wypije. Można pomieszać z inną herbatą albo zrobić syrop. I tutaj właśnie mam przepis. Czyli na 5 litrów pokrzywy, bo to jak mamy taki... Możesz zrobić ten share screen, żebyśmy widzieli ten przepis, czy nie bardzo? Tak, już chwilkę. Już zrobię share. O, musi pani mi... Hello. Zezwolenie ci dać? Tak. O, no to nie będziemy robili screen. Będzie w opisie ten przepis. Tak, zrobimy na dole pod wideo. Podamy tak. Wam wszystkie przepisy, żebyście mieli. Czyli na 5 litrów pokrzywy, czyli do naczynia, tak? Czyli jak mamy litrowe, to odmierzamy po litrze, prawda? Mniej więcej tej pokrzywy, surowej pokrzywy. 500 gram ksylitolu lub miodu. Ja za cukrem za bardzo nie jestem, więc opcjonalnie ksylitol i miód, tym bardziej, że moje dziecko jest uczulone na cukier. A 400 ml wody i można do tego dać albo 10 listków mięty, albo kawałek, albo kilka plasterków imbiru surowego i sok z jednej cytryny. Więc na początku wyciskamy sok z pokrzywy w wyciskarce wolnoobrotowej. Wodę później zagotowujemy z ksylitolem i miętą albo imbirem. To sobie wybieramy, mięta, imbir, a może jedno drugie tak naprawdę. I później dodajemy ten sok i gotujemy na bardzo malutkim ogniu przez około 5 minut i wtedy dodajemy ten sok z cytryny. I takie jeszcze gorące nalewamy do słoiczków albo do są takie fajne buteleczki na przykład po soczkach, znanych soczkach. I jak na gorąco zamkniemy, to one się zamkną. Więc to będzie, one automatycznie tak jakby były pasteryzowane, chociaż to jest taka naturalna pasteryzacja, czyli zamkniesz i one się powinny to wieczko zamknąć. I to też możemy właśnie przez całą zimę używać. Po otwarciu tego już musimy przechowywać w lodówce. A, ale możemy tak samo w słoikach, bo jak ja nie mam takich... Tak, słoiczki. Ja mówię słoiczki lub betaleczki, obojętnie co my mamy. Wow, to super miasto, to możemy... O, wow. No, prosty syrop i to możemy dodawać do herbatki albo na łyżeczkę do picia, bo będzie to słodkie, prawda? Dziecko czy słodkie to z chęcią wypije. Więc i teraz... co jeszcze? Aha, jeszcze mam tutaj...
Pokrzywa jest, poprawia, mówiliśmy, że poprawia stan skóry i włosów, czyli pijąc zmniejsza wypryski młodzieńcze, prawda? I tak jak mówiliśmy też o bólu, że można obkłady robić na bolące miejsca, tak samo na skórę można również okłady robić, jeśli są jakieś wypryski, ale można i pić. I pijąc pokrzywę też oczyszczamy skórę, nie tylko cały organizm, ale skóra też się oczyszcza, więc z wyprysków też się oczyszcza. I trzeba pamiętać, że też pokrzywa obniża cukier w organizmie, więc to cukier też powoduje wypryski, więc to też jest korzystne, obniża cukier jak tak i również i ciśnienie. Pomaga w nadmiernej potliwości. Można stosować w postaci też płukanek do włosów i wtedy robimy odwar, czyli gotujemy przez około pół godziny te zioła, płuczemy później umyte włosy już, nie spłukując tych ziół, to pozwala wchłonąć się tym korzystnym składnikom i w ten sposób właśnie przeciwdziałami łupieżu, czy leczy łupież, zapobiega przetłuszczaniu włosów, wzmacnia włosy, ma podobne właściwości jak skrzyp, bo ma dużo bardzo krzemu. I tutaj właśnie mam też przepis na płukankę. Można zrobić samej pokrzywy, ale można dodać którejś wszystkie te zioła, albo którejś z nich wybrać sobie i dodać. Też będzie lepiej to niż wcale, prawda? Więc trzy części pokrzywy do trzech części tymianku. Tu mówimy jak najbardziej o surowym zielu. I oczywiście można i z suchego, jakie mamy dostępne, takie używamy, prawda? Czyli trzy części pokrzywy, trzy części tymianku, dwie części startego korzenia łopianu, dwie części nasturcji i jedna część bylicy piołun. I z tego robimy odwar od 15-20 minut, czyli od 15-20 minut gotujemy na bardzo wolnym ogniu i później to robimy płukankę, no czekamy aż ostygnie, robimy tą płukankę, a co zostanie to zlewamy do butelki, to może stać w lodówce tak nawet do tygodnia. I taką płukankę możemy robić dwa razy w tygodniu. I można tam jeszcze dodać skrzypu, jeśli ktoś uważa, że chce, prawda? No i chyba tyle. Czy mam jeszcze mówić o nawozie? Zobacz, ile szamponów mamy w sklepach, właśnie robione są z pokrzyw, bo bardzo są odżywcze. Tak, ja też dodaję do swoich szamponów, do włosów też pokrzywy, bo między innymi innych ziół. Bardzo lubię też pokrzywę dodawać do tych szamponów, co robię, bo ja mam w kostce mydło. No właśnie w tych kostkach, a to tam dokładasz pokrzywy. Tak. One są ziołowe. I tak się pienią te szampony i ja nie wiem, czy dużo osób wie, że zawsze wyobrażamy sobie, że szampon to musi być w butelkach i w płynie, nie? A ty robisz inne, robisz takie te kosteczki jak mydełka. I one są... Bo ja robię praktyczne, to w kostce w mydełku jest lepiej to wysłać, lepiej przekazać, mniej miejsca zajmuje, nie zużywamy tego nadmiar, prawda, tyle potrzebujemy, ale jak ktoś bardzo chce w płynie, to może po prostu zetrzeć na tarku, dodać wody i ma w płynie. To dobry. Bez sensu. Ja może pokażę to mydełko, jakby, bo ono jest też takie bardzo mocno ziołowe. No faktycznie, jak ktoś lubi w płynie, to może sobie zetrzeć i wymieszać, ale ja to tak stosuję, bez, wiesz, mieszania. Tak. Bo to się bardzo pieni. Tak. Bo to zależy też od oleju, jaki się daje, ale ja lubię bardzo widać, jakie jest ciemne to mydło, bo bardzo dużo różnych ziół daje, między innymi pokrzywę. Więc jest wszystkie te, co korzystne są dla... A ty pokrzywę stosujesz do jakich twoich produktów? No właśnie do mydła. Do szamponu i mydła. I do mydła też? Czasami też, tak. Zależy, jaka receptura jest, ale przeważnie do szamponu. Tak, do mydeł to tam inne, czy do masie to już inne zioła używam. No to fajnie, okej, to przepis podamy tak, na syrop, tak? Przepis podamy na syrop i na nalewkę nie, bo nalewka to jest takie prosta, to chyba wszyscy zalewamy. Możemy podać też na nalewkę mniej więcej proporcje, ale to jak
ktokolwiek, chodzi o to, żeby zalać na alkohol, tą pokrzywę alkoholem tak, żeby przykryć i to już jest dobrze, prawda? Z tym, to wygodnie ważne jest, bo ja często robię nalewki to z owoców, to zalewam, zostawiam do szafy i dopiero po 3 miesiącach sobie przypominam, że coś zalałam i wtedy, wiesz, to odcedzę, dlatego pytałam się, czy można dłużej, bo... Jak suszone są, można dłużej, ale jak są surowe, jakieś rośliny czy owoce, to powinno się wcześniej to zlać, żeby po prostu to jednak nie działo się z tym, żeby tam nic nie rosło, prawda? Żeby żadna pleśń się nie zarobiła. I jeszcze raz, tak jak ostatnio mówiliśmy, że jeśli robimy nalewki na alkoholu, ale ktoś nie może alkoholu, albo no, ma wskazania, albo nie chce, czy nie chce, żeby mu ciśnienie podniosło się, to do herbatki wlewamy, prawda? I ten alkohol wyparuje i wtedy sobie z herbatką pijemy. Tak, łyżeczkę do łyżki wlewamy do gorącej herbatki, wtedy wyparowuje alkohol i zostaje nam właśnie ten... Tak, jak nie mamy syropu, prawda? Ja ostatnio, wiesz, przez tydzień parzyłam sobie codziennie pokrzywę i tak samo Piotr pił. Piotr mówi, to dobry jest, ale... Wiesz, sama pokrzywa może nie jest aż taka dobra, ale ja robię bardzo dużo soków naturalnych z własnych winogron, z porzeczek, z innych owoców. No to zawsze dolewamy troszeczkę soku. I jak z jagód ostatnio otworzyłam ten sok i tam troszeczkę tych soku z jagód, jak się wymiesza, to tak smakuje wspaniale i tam nie czuć, że jakieś jest zioło czy tam... Tak, bo jak na przykład herbatkę parzymy, to ja nawet lubię herbatkę z pokrzywy, jest okej, okay, prawda, ale jak nalewka jest bardziej skondensowana, więcej jest tego, więc dlatego więcej jest tego, tych substancji, dlatego ona może być no nawet gorzka, dlatego lepiej dać z czym rozcieńczyć, dodać do herbaty w ten sposób. Może jeszcze powiemy o tym, jak można w ogródku wykorzystać jako nawóz ten. Właśnie, ja ostatnio miałam fiołek i mszyca mi się zakradła i zrobiłam tak, zaparzyłam pokrzywę, dodałam troszeczkę czosnku i jeszcze tak dorzuciłam skrzypu i spryskałam. No i tą mszycę udało mi się ją usunąć. Tak, i ona nie tylko jest na szkodniki, ale też i na choroby, na różne choroby, na pleśnie i na ochronę, czyli można i profilaktycznie też spryskiwać roślinę na ochronę, tylko ten jak robimy nawóz, bo to jest taki oprysk z nawozu, to musimy rozcieńczać, a nawóz właśnie powiem, jak nawóz zrobić właśnie, bo można taki szybki wyciąg zrobić, że włożyć pokrzywę do wody na 24 godziny i już mamy taki szybki wyciąg, ale można zrobić i nawóz, tylko z nawozem trzeba troszkę ostrożnie, bo jest bardzo silny. Zawiera bardzo dużo azotu i potasu, więc musimy też uważać i wiedzieć, co podlewać. Więc fermentujemy tą pokrzywę przez około 2-3 tygodnie. Ale jak jest ciepła pogoda, no to nawet może zająć się tylko tydzień. I rozcieńczać trzeba przed podlewaniem, bo podlewamy 1 do 10, a nawet 1 do 20. Czyli naprawdę rozcieńczone. I tak samo na opryski nawet 1 do 20 z wodą rozcieńczamy ten nawóz i robimy wtedy na opryski. Bo możemy, możemy spalić, prawda, tą roślinę. A myślisz, że dobrze by było coś takiego podlewać róże? Bo ja zawsze na różach mam takie plamki się robią. Można, ale trzeba pamiętać, takim nawozem można podlewać pomidory, ogórki, kapustę, kalafior, seler, brokuł, ale nie można podlewać takie warzywa, które nie mogą znieść zbyt dużo azotu. Czyli sałatę, rzodkiewkę, cebulkę, gdzieś tutaj miałam listę, jakie to były, sałata, szpinak, tor, cebula, czosnek, marchew, to tych nie powinniśmy. Pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, rzodkiewka, fasola, groch, bo one nie lubią zbyt dużo azotu. A nawóz pokrzywy ma bardzo dużo azotu.
No, no fajnie, to na tym zakończymy. Jak macie jakieś pytania, to proszę napisać.